Mamy piękny jesienny dzień, jest naprawdę cieplutko, przyjemnie, słoneczko świeci. Natomiast ja nazywam się Jeanette Adelman i od 2 lat w zasadzie mam już okazję obserwować koni na wolnym wybiegu, no i w zasadzie też prowadzić ich tutaj chów zewnętrzny i też obserwować tak naprawdę versus moja wiedza zdobyta przez 22-23 już lata jeździectwa względem właśnie koni na wolnym wybiegu, a konie po prostu, które spędzają dużo czasu w boksie. Natomiast kilka takich faktów właśnie jeśli chodzi o wolną wybiegówkę. No dzisiaj mamy naprawdę wyjątkowo piękny dzień, natomiast jesień rządzi się też swoimi prawami i przeważnie właśnie jesienią no najwięcej jest tych deszcz, wiatrów. Wiadomo, ta temperatura już znacznie spada. Zresztą konie już do tych spadków temperatur przygotowują się już w okresie połowy sierpnia, z tego względu, że wtedy te amplitudy temperatur, czyli to wahanie się między temperaturą w ciągu dnia a w nocy, są znacznie większe. Jest znacznie większa różnica temperatur i one wtedy już zaczynają się ze swoją sierścią po prostu szykować na ten trudniejszy, mroźniejszy czas. Natomiast no teraz akurat śmieję się, że ładuję baterię na słońcu, ponieważ no mamy taki moment, gdzie mogą naładować. Jeszcze chwilę temu, naprawdę kilka dni, cały dzień padało, aczkolwiek konie tutaj mają u nas na miejscu po prostu wiatę, która ma też w sobie słomę i dwa boksy, taka dosyć duża wiata, w której mogą się chować. No i oprócz tego mają tam lasy i całe mnóstwo hektarów. Jeszcze mają górkę, która gdzieniegdzie po prostu ma trawę, którą chętnie zjadają, także uzupełniają sobie to, co potrzebują. No, koń jednak w naturze potrafi sobie poradzić i doskonale wie, jakich składników mu brakuje. Także schodzą jakby z dołu, z siana, idą sobie na górę i jeszcze wyskubują, co tam natura im daje. Natomiast tam właśnie mają też naturalne schronienie, także tutaj jeśli chodzi o kwestię zamarznięcia, raczej im to nie grozi. Zresztą konie, jeśli chodzi o ich naturę, no to jednak doskonale wiedzą, w jaki sposób sobie poradzić z niskimi temperaturami. A tutaj mamy nasze dwa nowe dobytki, właśnie źrebolki, które zostały przystosowane, odsadzone świeżo co od swoich mamusiek, bo są już u nas chyba 4. dzień. Natomiast jeszcze mają kantarki ze względu na to, że na wieczór chowamy je do wiaty, ponieważ dziewczyny stały dość długo na padoku, aczkolwiek nigdy 24 na dobę, a ten jednak listopad, w którym one do nas trafiły, już jest taki dosyć mroźny, dlatego ja je tutaj obserwuję bacznie, jak wygląda ich zarastanie sierścią. No ale tyle, co mogę powiedzieć, to właśnie to, że dziewczyny po prostu już się zrobiły bardziej puchate. Także mają już taki większy puszek w porównaniu do tego, z czym do nas przyszły. No i przede wszystkim są już znacznie spokojniejsze. Dlatego w takich sytuacjach w chowie zewnętrznym przydaje się właśnie taka wiata, jaką my mamy. Ponieważ na wieczór je tam zamykamy. Mają jeszcze duże możliwości oczywiście przestrzeni i ruchu. Natomiast w środku mają oczywiście słomę, mają siano i picie. I oprócz tego jeszcze jedzenie, paszę treściwą, którą po prostu dostają. Natomiast jest to dobra opcja właśnie w przystosowaniu takich źrebiąt i świeżych nabytków jakby do stada, ponieważ jakby znajdują się w stadzie, może są trochę odizolowane, ale słyszą się, czują przede wszystkim, tak? Czują i wiedzą o swojej obecności i oczywiście sobie gdzieś tam gadają przez tą wiatę jeszcze między sobą. I później właśnie od rana je znowu wypuszczamy, a to też ma tak naprawdę tego względu bezpieczeństwa, że względy bezpieczeństwa ze względu na to, że one jeszcze nie znały terenu. Jak przyszły do nas, miały kilka godzin za dnia, oczywiście koń w nocy inaczej też widzi, ale miały kilka godzin za dnia, żeby się zapoznać z jakimś tam kawałkiem terenu, dlatego ważne jest to, żeby wiedziały, gdzie się siatka ogrodzenia znajdują, żeby tam po prostu przypadkiem, jak zostaną pogonione przez innych członków stada, w to nie wpadły. Także to wszystko gdzieś tam wymaga takiego czujnego, że tak powiem, oka, doglądania. To nie jest tak, że właśnie puszczamy nasze konie w samopas, w zasadzie nasze. No tutaj wszystkich naszych podobiecznych nazywam swoimi, bo poniekąd są to moje już konie. Jestem tutaj pierwszą osobą, która gdzieś tam ma
z nimi największy kontakt. Natomiast no to nie jest tak, że puszczamy je w samopas i doglądamy. I tak samo często zadają mi ludzie pytania na temat kopyt. Właśnie jak to wygląda w takich wolnowybiegówkach. No wygląda to podobnie jak i chowie boksowym, bo konie tutaj akurat nie mają takiego, nie wiem, kamienistego podłoża, jakiegoś betonu, w którym by mogły zdzierać te kopyta, jak na stepie, może w ten sposób. Także cyklicznie przyjeżdża co 8 tygodni do nas kowal, bo oczywiście żaden z koni nie ma podków. To też są względy bezpieczeństwa, a poza tym zdrowe kopyto to akurat chyba jest na inny materiał, jeśli chodzi o to, w jaki sposób funkcjonują kopyta konia i co powinniśmy robić i w jaki sposób je werkować, jak ustawiać, zwłaszcza od żrebaka. To już jest temat na inny filmik. Natomiast tak, przyjeżdża do nas kowal. Oczywiście weterynarze też do nas przyjeżdżają, bo to nie jest tak, że to się nic nie stanie. Różnie to bywa, zawsze się coś może stać. Natomiast oś, dwa śledziki będą sobie za mną chodzić. No towarzyskie są dziewczynki. Chyba chcą się pomierzyć. Ogólnie spędzanie z nimi czasu na padoku też niesamowicie bardzo dobrze procentuje, bo w różnych sytuacjach takich właśnie awaryjnych, które mogą się wydarzyć, no to jednak to są zwierzęta, które też się przyzwyczajają do ludzi i też jak gdyby dużo łatwiej jest później z nimi pracować, czy cokolwiek zrobić, no bo to jednak zawsze może się coś wydarzyć, bez względu na to, czy ten koń ma nie wiadomo ile hektarów, no to są też inni członkowie stada, którzy gdzieś tam mogą po prostu w danym momencie sobie nie przypodobać i mogą się same nawzajem uszkodzić, aczkolwiek odpukać tfu, takich sytuacji jest naprawdę mało, różnego rodzaju gdzieś tam kulawizn i tak dalej też jest mało, bo teren jest naprawdę różnorodny, przede wszystkim są górki, które bardzo dobrze kształtują ich zadki, to na pewno, no i no, też oczywiście kondycję. No i takie stricte praktyczne informacje na temat chowu zewnętrznego, to o co najczęściej pytacie, czyli kiedy właśnie konia przystosować do wolnowybiegówki. Najlepszym momentem jest wczesna wiosna, wtedy kiedy zaczynamy tak naprawdę oficjalny sezon pastwiskowy, czyli okolice właśnie maja. Wtedy już należałoby, jeżeli wiemy, że chcemy tego konia po prostu przenieść, to w najbezpieczniejszy sposób przenieść go po prostu na ten wolny wybieg. I wtedy niech on sobie tam na spokojnie wytwarza te swoje procesy termoregulacji, przystosowuje się do tych różnych warunków atmosferycznych, no i przede wszystkim bycia w stadzie i bycia w ciągłym ruchu. Ponieważ też to jest ważne i co już będę podkreślać, to no niestety nie każdy koń po latach przebywania w boksie, w odosobnieniu od stada, nadaje się do tego, żeby przestawić go na wolny wybieg. Taki już przypadek też już mam za sobą. Dlatego potwierdzam, jest to prawdą, że nie wszystkie konie się do tego po prostu już po czasie nadają. Natomiast to jest właśnie bardzo kwestia ważna podejścia indywidualnego. Zresztą ja to podejście do tych zwierząt właśnie indywidualne myślę, że mam. Że po prostu patrzę na nie w taki już szerszy sposób. I też jak konia jakiś do nas trafić, to proszę o kontakt telefoniczny, żeby zrobić wywiad z takim właścicielem i też wypytać się dokładnie, w jakich warunkach wcześniej koń przebywał i też czemu chcą go przenieść na wolny wybieg, bo nieraz to są kwestie zdrowotne, że doktor weterynarii zalecił i tutaj też takiego konia mamy, gdzie po prostu takie zalecenie ma. I bardzo dobrze się przystosował do tego chowu zewnętrznego. Natomiast no, powódki są różne, bo nieraz mamy coś takiego, że po prostu nagle zaczyna się to robić modne. No fajnie, że robi się to modne, ale też żebyśmy wiedzieli po co, na co, w jakim celu i jaki koń się nadaje, bo nieraz właśnie możemy zrobić naprawdę dużą psychiczną krzywdę dosłownie takiemu zwierzakowi, który przez lata izolacji w boksie, dosłownie, nie umiejący nawiązać relacji ze stadem, nagle zostaje wrzucony w stado i to się okazuje dla niego ogromnym stresem. Nie umie się poniekąd bronić, nie umie się odnaleźć i nie ma po prostu umiejętności nawiązywania takich więzi stadnych, ani tych zachowań. No ale to też nie ma co winić, to wszystko oczywiście gdzieś tam ma jakieś podłoże cywilizacyjne, ponieważ tak jak ja niejednokrotnie już mawiam, że boksy są
wygodą dla nas, dla ludzi, a niekoniecznie dla koni. Bo koń, który 16 godzin na turze się pasie i po prostu chodzi za tym pożywieniem i potrafi dziesiątki kilometrów dziennie przejść za pożywieniem, jeżeli tylko sytuacja tego wymaga. No sobie wyobraźcie, że zamknąć go w boksie w perspektywie doby, która ma 24 godziny, dopuszczając go, nie wiem, na pół godziny na karuzelę, godzinę na trening i w jakimś tam dobrym przypadku jeszcze parę godzin na padok, jak pójdzie, to super. Natomiast to jest w perspektywie doby naprawdę, naprawdę nic. Także zwierzę z taką dużą potrzebą ruchu, no najlepiej na pewno czuje się w stadzie, na dużej przestrzeni, tam gdzie po prostu ma możliwość jakby oglądu terenu, sytuacji, no bo jednak stado to równa się dla niego bezpieczeństwo, a komfort psychiczny z fizycznym idzie w parze. To jest wszystko połączone, tak samo jak i u nas ludzi, że jednak psychika idzie w parze z naszą fizycznością. No i to jest w każdym tak naprawdę zwierzęciu, po prostu w każdym organizmie żywym. No i co jest też bardzo wartościowym spędzaniem czasu, to właśnie to, że czasem tutaj przychodzę do nich i po prostu z nimi jestem i wtedy chyba się najwięcej zyskuje, bo konie bardzo dużo wtedy zaczynają nam oferować i po prostu chcą przy nas być, z nami być, tak? To jest akurat taki po prostu plus tego całego obcowania z nimi tutaj na takiej wolnej przestrzeni. No i oczywiście też często gęsto mi tutaj dokuczają, zresztą jak widać po Londynie, no ale to jest akurat taki typ. Natomiast jeszcze stricte z takich, to było woli przerywnika, stricte z takich praktycznych rzeczy, to co my tutaj też zapewniamy koniom, co jest bardzo istotne też w ich naturze, a nie ma tego właśnie w kwestii właśnie chowu stajennego. Czyli jest to ten dostęp do dużych pastwisk, dobrej jakości siana i ważne jest to, żeby to siano właśnie nie tylko, że było dobrej jakości, to żeby nie było przerwy w jego dostępie, bo wtedy się wytwarzają właśnie różnego rodzaju agresywne zachowania względem innych członków stada, ponieważ no konie po prostu zaczynają walczyć o pożywienie i wtedy się takie trochę prawo dżungli w nich załącza i tutaj też się nie ma co dziwić, także my ludzie też mamy bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób nasze zwierzaki się czują, jak funkcjonują i to są takie niuanse, które trzeba dbać, żeby jednak tego siana cały czas było tyle, żeby one wiedziały, że go nie zabraknie, tak? I wtedy jest naprawdę, panuje spokój, panuje cisza na padoku, jak ja to mówię. I też to, co jest istotne, no u nas właśnie przez to, że konie żyją w sąsiedztwie tak naprawdę lasów, gdzieś niedaleko przebiega ulica, która nie jest aż tak ruchliwa i hałaśliwa, dzięki Bogu. Natomiast żyją w większości w otoczeniu lasów, a na górce to już w ogóle nic nie słyszą. I mają przede wszystkim zgaszone światło, czyli po prostu jest różnica dnia i nocy. I mają ciszę, spokój. I nikt nic od nich nie chce. I po prostu nic tam się takiego nie dzieje, co by zakłócało ich ciszę. Także mają ten swój moment wytchnienia i to jest też bardzo istotne. No i oczywiście właśnie ta możliwość bycia w stadzie. No i teraz jeszcze kilka takich moich doświadczeń. To co widzę już po prostu namacalnie na pierwszy rzut oka po tym, jak obserwuję konie na chowie zewnętrznym, to przede wszystkim to, w jaki sposób zawiązują ze sobą relacje. I niesamowicie silna więź i to, w jaki sposób między sobą komunikują, a nawet nas obgadują. To było coś, co mi się pierwsze rzuciło po prostu w oczy, gdzie okazało się, że one nas po prostu obgadują. I czasem przepracowanie właśnie z jednym koniem, dosłownie na uboczu jednej rzeczy, nagle się okazuje, że cała reszta też już wie, o co w tej grze chodzi. I to jest coś, co jest dla nich oczywiście gdzieś tam akurat bardzo przyjemne i chętnie jakby z tego korzystają. Natomiast co za gra, jaka gra, to już o tym też nie będę mówić, aczkolwiek tak, konie nas obgadują. One doskonale wiedzą, z kim mają do czynienia i dlatego tak później jak gdyby mamy to poczucie, że wyróżniają ludzi, czyli akurat mnie tutaj znają trochę dłużej, a w zasadzie też najdłużej, najwięcej i najczęściej. To już też zdanie o mnie mają wyrobione i wiedzą, na ile sobie gdzieś tam mogą pozwolić. I to nie jest tak, że nie próbują, bo oczywiście gdzieś tam też
co jakiś czas kombinują. Także takie raz dwa trzy baby jaga paszy też trzeba im zrobić, bo to nie tylko chodzi o to, żeby je hodować, ale również i wychowywać, bo to nam na pewno zaprocentuje. Natomiast z takich ważnych kwestii, jeśli chodzi o tą różnicę, to przede wszystkim na pewno zdrowotna. Konie wolnowybiegowe rzadko kiedy mają kolki. Tutaj się odpukać żadna nie zdarzyła, natomiast no tutaj po prostu przez to, że mają ciągły dostęp do paszy objętościowej, czyli jak nie trawa to siany, jak nie trawa to siano, tutaj to na pewno niweluje te problemy z tymi słynnymi kolkami. Kolejna kwestia, zdrowsze kopyta, nie gnijące strzałki. Akurat mamy takie podłoże, że nie stoją tylko na piachu, ale i na trawie, mają różnego rodzaju podłoże. Troszkę nawet wody też mają i kopyta naprawdę są bardzo dobrej jakości. Natomiast kolejna kwestia to narowy. No konie są przede wszystkim spokojniejsze, bo są po prostu wybiegane. Głowy mają przewietrzone. Kolejna kwestia zachowania i po prostu to, w jaki sposób się zachowują względem ludzi i jak przebiega trening z takimi końmi. No to jest to naprawdę niesamowicie duża różnica, ponieważ wcześniej miałam okazję robić konie młode z chowu boksowego, czterolatki, które no, że tak powiem, odbiegały bardzo, bardzo od poczucia bezpieczeństwa, dosiadając je. Gdzieś tam faktycznie człowiek nabył więcej umiejętności równowagi, aczkolwiek były to konie bardziej bojaźliwe, konie bardziej po prostu gdzieś tam zwracające uwagę na bodźce zewnętrzne i w pierwszej kolejności ratuj się kto może, a dopiero później gdzieś tam ewentualnie słuchanie tego, co na nich siedzi. Oczywiście gdzieś tam praca z ziemi, która przygotowuje do pracy z siodła, powinna być no, nierozłącznym elementem układania młodych koni, ale to też jest temat na inny film. Natomiast miałam okazję właśnie jeździć równocześnie konie, które były z chowu boksowego i takie, które były z chowu zewnętrznego. No i oczywiście jest to różnica dzień do nocy. Na takim czterolatku pojechało się pierwszy raz w teren, przekraczało się rzeczkę, przed którą się zatrzymał, popatrzył, zastanowił i poszedł dalej. I to były konie po prostu z głową taką, że wiele rzeczy widziały, wiele rzeczy już się po prostu z automatu nie bały i nic je nie ruszało. I po prostu gdzieś tam były przystosowane do różnego rodzaju bodźców. Co też naprawdę przy pracy z młodym koniem, przy układaniu, no jest niesamowicie komfortowe, bo czujemy się bezpiecznie. No, dla konia przede wszystkim najważniejsze jest bezpieczeństwo. Jeżeli już tutaj mamy to u niego, że tak powiem, załatwione, to dalej już następuje ten proces nauki i na pewno dużo łatwiej się z takim koniem po prostu współpracuje. Oczywiście rozmawiać na temat chowu zewnętrznego mogłabym naprawdę godzinami, też opowiadać o swoich doświadczeniach. Jest tego całe mnóstwo i też właśnie ten film i to opowiadanie też uświadomiło mi to, ile rzeczy jest jeszcze do przekazania i pewnie ilu rzeczy zapomniałam. Także jeżeli macie ochotę po prostu zadawać pytania, jak tutaj u nas to wygląda, czy też macie jakieś tam swoje indywidualne przypadki koni, którymi się zastanawiacie nad takim chowem zewnętrznym, zawsze warto się poradzić. Być może ktoś z Was się zastanawia właśnie akurat nad naszym miejscem, żeby tutaj swojego konia gdzieś tam wstawić, czy też odsadki, ponieważ odsadki również przyjmujemy. Także zachęcam do komentowania, zachęcam do zadawania pytań. Chętnie się podzielę i pogadam. Mam nadzieję, że w sposób taki, który po prostu będzie dla Was wartościowy i też przyczyni się do po prostu rozwoju i budowy świadomości, bo jednak o to mi chodzi.